Cześć. W poprzednim odcinku omawiałem ogólną budowę karabinków AR w kontekście pokazania, na jakie elementy powinniście zwracać uwagę przy wyborze broni. Podsumowując, najważniejsza jest baza karabinka w postaci komory zamkowej, apera i komory spustowej, lowera. To te elementy wykonane odpowiednio precyzyjnie i z dobrego materiału decydują nie tylko o wyglądzie broni, ale przede wszystkim o jej niezawodności i żywotności. Pozostałe elementy oczywiście też są ważne, ale w większym stopniu możemy je wymieniać, dopasowując do naszych potrzeb oraz wymieniając elementy podlegające normalnemu zużyciu w trakcie użytkowania. Zwracacie się do nas z pytaniami, dlaczego AR czy inna broń kosztuje tak dużo i czym to jest podyktowane. Jak możemy zauważyć, na rynku rozpiętość cen AR-ów jest duża i waha się aktualnie od około 5 do 15 tysięcy i więcej, jeśli weźmiemy pod uwagę wyrafinowane modele maczowe, ultralekkie i tym podobne. Można więc wydać ponad dwa razy więcej na karabinek, który pozornie niczym się nie różni od tego tańszego, a czasem jest prawie identyczny na zewnątrz. Ale jak to się mówi, diabeł tkwi w szczegółach. Można w internecie spotkać się z opiniami, że wysoka cena to w zasadzie opłata za renomowaną markę. Ale tak nie jest do końca. Wystarczy zrobić prosty test. Dać do wyceny w zakładzie mechanicznym ten sam element wykonany z różną dokładnością, na przykład do 1/10, setnej czy tysięcznej milimetra. Zobaczycie, jak duża będzie rozpiętość ceny za ich wykonanie. To jest bardzo istotny element ceny wyrobu precyzyjnego. Kolejne elementy mające wpływ na cenę końcową to m.in. rodzaj materiału wykorzystanego do produkcji. I tak twarde i wytrzymałe materiały są po prostu droższe, a ponadto zasady gorzej się podają obróbce. Kolejnym elementem jest jakość wykończenia. Powierzchni, czyli chropowatość, twardość. Chodzi tutaj o ulepszenie cieplne, utwardzanie powierzchni i tym podobne. Czy w końcu pokrycie zewnętrzne, czyli malowanie, anodowanie czy oksydowanie, które odpowiada nie tylko za estetykę broni, ale i jej odporność na korozję. Te wszystkie czynniki mają decydujący wpływ na cenę wyrobu końcowego. Oczywiście dochodzą jeszcze inne, poza technicznymi elementami składowe ceny, takie jak wzornictwo, reklama i tym podobne, ale nie demonizujemy ich wpływu na cenę finalną karabinka. Przechodząc do opisania budowy wewnętrznej karabinka, postaram się pokazać właśnie wyżej wymienione czynniki mające wpływ na jakość, ale i cenę naszego AR-a. Przede wszystkim musimy karabinek najpierw rozebrać. I tutaj w pierwszej kolejności mamy do czynienia z ważnym elementem, jakim są trzpienie łączące. To od ich jakości wykonania i spasowania z otworami w komorze spustowej i zamkowej będzie zależeć nie tylko nasz komfort podczas rozkładania i składania broni, ale przede wszystkim żywotność broni. Złe wykończenie powierzchni, czpienie słabej jakości, materiał, złe spasowanie czpieni doprowadzi do wyrobienia otworów, a w perspektywie do konieczności wymiany lowera lub apera, a to wiąże się z naprawdę dużymi kosztami. Dodatkowo sposób ukształtowania czpieni, zastosowanie wgłębienia i odpowiedni kształt główki ułatwi nam rozkładanie broni. W skrajnych przypadkach możemy spotkać na rynku budżetowe karabinki z czpieniami o porowatej powierzchni, a nawet z kółkiem jak do zawleczki w granacie. To nie tylko kwestia estetyki, ale wyrabiania się otworów podczas wkładania i wyjmowania. Po prostu będą one działały jak pilnik. Jeżeli spojrzymy do wnętrza lowera, to możemy zauważyć, że niektóre modele AR-ów wyposażone są w elementy regulacyjne, redukujące luzy pomiędzy komorą zamkową i spustową, pojawiające się w trakcie użytkowania broni. Wpływa to na zmniejszenie tempa ich zużywania, a tym samym wpływają na zwiększenie żywotności broni, jak i na komfort użytkowania. Komora spustowa zawiera szereg elementów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem broni, w tym przede wszystkim system spustowy. W zdecydowanej większości modeli są to spusty jednostopniowe, głównie wykonane w systemie MIL-SPEC, z dużym oporem spustu, co jest podyktowane z założenia służbowym wykorzystaniem broni. Ale w niektórych modelach trafiają się spusty bardziej sportowe, w tym dwustopniowe, o mniejszym lub niekiedy regulowanym oporze spustu. To też ma wpływ na cenę. Kwestia rękojeści czy dźwigni przeładowania to kolejny ważny element mający wpływ na komfort użytkowania. Najczęściej na rynku występują karabinki z dźwigniami w wersji z jednostronnym przyciskiem zwalniającym, tak jak to było w oryginale. Dodatkowym walorem jest dźwignia przeładowania, często powiększona, umożliwiająca obustronne przeładowanie karabinu. Prezentowany Workhorse posiada dźwignię przeładowania jednostronną. Firma oferuje jako opcję dodatkową dźwignię obustronną z opatentowanym mechanizmem działania. Niezależnie od zastosowanego rozwiązania, ważne jest, aby działała ona płynnie i pewnie przeładowywała broń oraz pozostawała po zatrzaśnięciu w przednim położeniu. Tu również zwrócimy uwagę na sposób wykonania tych elementów.
Sercem karabinków samopowtarzalnych, w tym oczywiście i AR-ów, są elementy odpowiadające za dosyłanie nabojów, ryglowanie komory nabojowej, a następnie odpalenie i wyrzucenie łuski. Są tu suwadło wraz z zamkiem. Jak ważne jest odpowiednie spasowanie tych elementów, nie muszę chyba nikogo przekonywać. Ryglowanie komory nabojowej to najważniejsza z uwagi na bezpieczeństwo element broni palnej. Kwestia zastosowania dobrych materiałów, odpowiednio obrobionych mechanicznie i ulepszonych, wpływa na nasze bezpieczeństwo. Wielokrotnie spotykaliśmy się z przypadkami rozerwania łuski w komorze nabojowej, a co za tym idzie, uszkodzeniami elementów broni. Mogę tu zaprezentować kilka przykładów. Jest to materiał na oddzielny odcinek, ale w tym przypadku możemy jednoznacznie stwierdzić, że właściwie wykonany zamek z jego ryglami oraz współpracujące z nimi opory ryglowe w komorze zamkowej niejednokrotnie uchroniły strzelców przed poważnymi uszkodzeniami ciała. Tu oglądając dokładnie zamek, suwadło, ale i iglicę, czy nawet samą zawleczkę, możemy przekonać się, z jaką precyzją wykonania mamy do czynienia. Zamek o matowej, chropowatej powierzchni nie tylko budzi uzasadnione obawy, że cena miała duży wpływ na jego wykonanie, ale sam fakt chropowatości powierzchni będzie powodował trudności w czyszczeniu tych narażonych na bezpośrednie oddziaływanie gazów propowych elementów. Podłożem kryje się blok gazowy. Jest to ważny element wpływający na niezawodność działania karabinka. Mamy tu w zasadzie dwa podstawowe rozwiązania. Blok tradycyjny, nieregulowany oraz blok regulowany. Regulowany blok daje nam dodatkowe możliwości związane z reagowaniem na poprawne działanie automatyki broni, związane na przykład z bieżącym zabrudzeniami broni, strzelaniem w ekstremalnie niskich temperaturach czy stosowaniem różnych urządzeń wylotowych. Dobrze wykonany, co niestety trudno stwierdzić tylko go oglądając, na pewno będzie przydatnym elementem. Ale jeżeli nie przewidujemy tak zmiennego użytkowania broni, to również całkowicie wystarczającym, a na pewno bardziej niezawodnym z uwagi na brak elementów ruchomych, będzie tradycyjny nieregulowany blok gazowy. Dobry producent odpowiednio do konstrukcji danego modelu dobiera właściwy blok gazowy i pozostałe elementy układu automatyki broni. Zespół buffera, czyli rura mieszcząca sprężynę powrotną wraz z żerdzią i zderzakiem. Ważny element, również mający istotny wpływ na prawidłowe działanie broni. Pozostałe elementy dodatkowego wyposażenia, jakie oferuje nam producent, np. futerał, zestawy do czyszczenia, mogą być przyjemne czy wręcz użyteczne, ale nie powinny mieć decydującego znaczenia przy wyborze broni. To tyle, na co chciałbym zwrócić Państwa uwagę, abyście wzięli pod uwagę, rozważając zakup pierwszego czy kolejnego AR. Przy kierowaniu się wyborem broni wyłącznie ceną, nie należy być zaskoczonym małą żywotnością niektórych komponentów i zespołów broni. W tym tych, co gorsza, istotnych elementów broni jak lufa, komora zamkowa czy spustowa. Warto się zastanowić, czy warto kupować tani karabinek, który po kilku tysiącach wystrzelonych pocisków będzie wymagał wymiany nie tylko lufy, ale również lowera czy apera. Moim zdaniem ważna jest relacja koszt-efekt. Lepiej kupić solidną podstawę, oczywiście za rozsądne pieniądze, i ewentualnie dokupować kolejne przydatne elementy, niż kupić tanio, niby wszystko i szybko stanąć przed dylematem, dokładać drugie tyle i reanimować trupa, czy sprzedać go za bezcen. Decyzję oczywiście podejmiecie sami. Dzięki za uwagę.